Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu. 19 dzień kwietnia, poniedziałek. Rozpoczynamy techniczny przegląd poranny. Euro USD na początek. Zaczniemy sobie od głównej pary walutowej. Tutaj mamy interwał jednogodzinowy, ale wydaje mi się, że możemy zejść jeszcze na nieco mniejszy TF. Skupimy się na tym swingu spadkowym, który kształtowany był podczas sesji piątkowej i dzisiaj na sesji azjatyckiej, podczas której amerykański dolar wyraźnie zyskiwał na wartości. Odnosząc się do interwału 30-minutowego, pomiar fali spadkowej, rozpoczynamy tutaj z okolicy 1,1995, a więc nieco poniżej okrągłej bariery 1,2000. Dołek wyznaczony 1,1940, 41. I lokalna zmiana kierunku. Pierwsza strefa oporu, pierwsza strefa podażowa, która nas interesuje i w ramach czego zostało wyznaczone to mierzenie, to oczywiście 38,2. A więc to jest ten poziom współczynnika wewnętrznego 38,2 FIBO, 1,1960, 1,1962. Zabrakło, no w zasadzie już tutaj 1-2 pipsy zabrakły nam teraz po godzinie, w okolicy godziny 8 do pełnego wypełnienia strefy oporu. No zobaczymy, jak to będzie się kształtowało, to odreagowanie po godzinie 8, po godzinie 9, jak rynki tutaj na dobre wystartują w Europie i rynki kasowe również, jak zostaną otwarte, wtedy też ta zmienność na głównej parze walutowej powinna być największa. Jeżeli wybijemy to lokalne pierwsze wsparcie, no zdecydowaną uwagę zwraca pułap mierzenia 61,8, tu jest mamy silną biegunowość na poziomie nowym 1,1975. Więc to będzie kluczowy opór dla tej struktury w przypadku wybicia tego pierwszego pułapu korekcyjnego. Jeśli chodzi o niemieckiego DAX-a, trend wzrostowy nie ustaje. 127,2 wybite. I tak naprawdę w ujęciu tutaj lokalnym ciężko będzie cokolwiek kształtować. No mamy sesję piątkową, która po tych kilku dniach konsolidacji w okolicy 15,200 15,250, sesja piątkowa otwarta z luką wzrostową 15,270 mniej więcej i zamknięta 15,470 około, także mamy nowe historyczne szczyty i bardzo pozytywny impuls na zakończenie tygodnia ubiegłego. Tak, przyglądamy sobie na tym niemieckim indeksie. No tutaj ciężko będzie się do czegoś na tą chwilę odnieść, ponieważ cały czas tutaj to kupujący dominują i jak sobie zobaczymy z mierzenia zewnętrznego 127,2 sesja, to jest świeca miesięczna, tak naprawdę no biorąc pod uwagę szeroki TF, możemy sobie dać jeszcze ten obecny tydzień, który się rozpoczął, na to, żeby podjąć decyzję, czy ten pułap 15300 na zewnętrznym mierzeniu 127,2 będzie wybroniony jeszcze na DAX-ie, bo to naruszenie, powiedzmy, że dla typowych day traderów jest nieakceptowalne, bo to jest 150 punktów. Natomiast dla długoterminowych traderów, handlowców, ewentualne sygnały teraz podażowe w obecnym tygodniu i zamknięcie poniżej 15300 będzie jak najbardziej akceptowalnym scenariuszem, żeby próbować jakieś zagrania na rozpoczęcie korekty na niemieckim indeksie. Jeżeli nic takiego nie wystąpi, to nadal wszystkie strategie
łapiące, pozwalające handlować zgodnie z trendem, nadal w grze powinny przynosić zyski. Przechodzimy do kabla. Przechodzimy do kabla i też chciałem przede wszystkim bazować na nieco szerszych, na nieco mniejszych tych interwałach, żebyśmy wyznaczali lokalne schematy przede wszystkim. Tutaj układ korekcyjny, 1 do 1 korekta pędząca, AB równa się CD. Lokalny schemat, który kształtowany był tutaj, piątkowy wieczór, późnowieczorne w zasadzie godziny przed zamknięciem tygodnia. Rozpoczęła nam się ta lokalna korekta, w zasadzie pierwsza jej część, dzisiejsza sesja azjatycka. Mamy uformowanie tego lokalnego dołka w okolicy 1.3808. Tutaj w okolicy godziny 7 ukształtowany lokalny wierzchołek i w ramach struktury AB równa się CD, struktura korekcyjna na korekcie pędzącej. Zaznaczymy sobie poziom popytowy. Będzie to tutaj pułap cenowy 1.3822. No, niecałe 30 pipsów już od obecnych wycen, także po godzinie 8, po godzinie 9, jak zmienność na kablu będzie rosła, wtedy spokojnie taki układ jest do zaksięgowania jeszcze w godzinach przedpołudniowych, myślę, bo to 25-30 pipsów jest jak najbardziej do zrobienia, zakładając, że ten schemat korekcyjny będzie wypełniany, także ten amerykański dolar będzie zyskiwał po otwarciu rynków kasowych w Europie. I jeszcze dolar jen. Zastanawiam się, czy ujka tutaj szerzej nie sprawdzić. Tak naprawdę uwagę tutaj zwraca szeroki poziom wsparcia, typowo horyzontalny poziom wsparcia oparty na silnej biegunowości, który w zasadzie rynek powoli testuje. To jest strefa 108,50, 108,55. Możemy sobie zaznaczyć ją tutaj tickiem cenowym. Tickerem 108,50. Poziom horyzontalny, poziom wsparcia potwierdzony tutaj też biegunowością. Natomiast w przypadku wygenerowania jakiejś korekty, największa korekta wzrostowa, jaka pojawiła się podczas tych spadków kwietniowych na dolar jenie, to jest ten odcinek. I zakładając to dragowanie mniej więcej z tych pułapów, które gdzieś teraz osiągnęliśmy, to targetem wzrostowym dla ewentualnych longów z tego szerokiego wsparcia byłby poziom 109,50 na dolar jenie.